Halo, buongiorno, witam w odcinku 16 i kontynuujemy naszą podróż. Ostatnio zakończyliśmy w alternatywnej wersji posiadłości rodu Hirata. Wybranie się do niej potrzebne jest nie tylko do tego, żeby odblokować możliwość alternatywnego ukończenia gry, ale też do zdobycia platyny, gdyż mamy tutaj kilka koralików niezbędnych do maksymalnego ulepszenia poziomu naszego zdrowia. No i są tutaj bossowie, których trzeba też pokonać. Więc jeśli macie ambicje do zrobienia platyny, no to niezbędnym będzie dostanie się tutaj i ukończenie. Zaczynamy od walki z mini bossem, a jest nim samotny cień. Nie można pozwolić, żeby zagwizdał, bo przyzwie wtedy wilki do pomocy, więc będzie miał zdecydowaną przewagę. Nie można na to pozwolić. What the? No. O właśnie, mamy koralik. Udało się zaciukać gościa. Bez pomocy wilków. Ty kurde, mi tu strzelać będziesz? Kurczę, dobrze by było nie dać się zauważyć tym dużym cholerom. No, co to? Duzi, duzi. Jeden leży. No, ale dużych mam z głowy, z pozostałymi pójdzie dużo łatwiej. O ty, o ty! Niczym wiedźmin, kurde, strącam strzały w locie. Jaki jest wiedźmin po japońsku? Okej. Odblokujemy sobie posążek. Nieco się tutaj zmieniło w naszej posiadłości. Kto mnie zobaczył? O kurde! Dobra, już wiem. O blać. A pójdziesz mnie z tym kijaszkiem. To było tutaj faktyczne zagranie, ja to wszystko zaplanowałem. Dobra, nie będę oszukiwał was ani siebie. Po prostu zlamiłem. Dobra, pójdę tędy. No dobra, pozbieram wszystko. W ogóle można by było tutaj przez ten ogień przeskoczyć i przyspieszyć to wszystko. Zobaczył mnie? Dawaj.
Okej. Okej. Pozbyłem się cieni. Coś tu było? Jest. Progaśniczy. Konfetti. Zawsze spoko. Tu chyba by było wszystko. Jeszcze zerknę tu. Czy aby na pewno? Tak, wszystko już tu zebrane. Cieni chyba też się wszystkich pozbyłem. A nie, jeszcze jest jeden. Teraz już na pewno wszystkich. No, jeżeli tutaj macie problemy z tymi gośćmi, to równie dobrze można, wybiegając stąd, od razu sobie pobiec tu i przeskoczyć przez ten ogień. No, co jest? Zgasły wszystkie światła. Nie śpiewaj już, bo zawodzisz, kurwa. No. O skubańce, jakie kombo mają. Co tu się w ogóle dzieje? Jakieś zwykłe lamusy mnie zaraz ubiją. A ten kurde nic sobie nie robi, dalej żłopie. Bo i tak trzeba żyć. Żadnych zmartwień. Aż do śmierci. Uderzę się troszkę. Znów dostałem parę gongów. Dobra, teraz mam nadzieję, że mi się uda. Także na wypadek, gdyby się nie udało, to powiem, co zamierzam zrobić. Tam jest strzelec, do którego podbiegnę, dając się zauważyć tym dwóm tutaj, bo mamy tutaj minibossa i do pomocy ma samotny cień. Podbiegnę do tamtego łucznika. Oni zobaczą, że tam jestem, przybiegną do mnie, ja wtedy użyję krwawej tej chmury i stanę się niewidzialny, potem zmienię na moją technikę ninjitsu na lalkarza i wskoczę za plecy dla samotnego cienia, przyjmując nad nim kontrolę, by mi pomógł w walce z tym grubaskiem. Więc nie tylko was oszukał. Okej. Mam nadzieję, że mi się uda. O, zobaczyli mnie. Teraz użyję prawej chmury. Zmienię na lalkarza ninjitsu. I wezmę go sobie do pomocy. Może mu też truciznę nałożyć, to może zostawię, niech oni się najpierw troszkę pobiją między sobą. Ja zobaczę, czy tu nikogo więcej nie ma, kto mi będzie o właśnie, kto mi będzie przeszkadzał. Pozbędę się łucznika. Oni się wtedy ze sobą pobawią, może zjedzie mi trochę życia. Nie będę tutaj za bardzo wyskakiwał, bo mogę zabić przypadkiem ten samotny cień, tego samotnego cienia.
Dobra. Może sobie od razu użyję tego. Zrobię mu dodać trochę życia. O! No i dobra, leży. Czyli teraz ja muszę się nim zająć. Kurde. Człowieku, myj czasem zęby. Nie ma takiego łapania, fuck off. Trochę muszę sobie zregenerować pasek postury. Jeszcze jaki unik na kucaka. Wprawdzie, oj, był nieplanowany. Pa, nie. Kurde, zaczynam się wygłupiać. A, wystarczy jedno trafienie. Dobra. Wdychaj. I drugi pasek życia. W ogóle czemu ja kurde nie używam? Mam przecież takie rzeczy jak chociażby wzmocnienie, wyruchowione ako. Załatwiony. Drugi koralik. No. I lecimy dalej. O, tutaj trzeba uważać na tych skurczybyków, bo... No, zwłaszcza, że jesteś świeżo po walce z bossem, możliwe, że straciłeś większość łyków swojej tykwy, a tu nagle przychodzi taki skubaniec. Uleczę się lepiej. A dobrze wiecie, że ja już miałem z nimi przeboje. Ale nie tym razem. Tym razem poszło gładko. Oho. Dobra, już się pochwaliłem, czyli zaraz dostanę w pierdolongo, czyli klasycznie. Ty człowieku, w ogóle do innej lokacji ucieknij. Taki rozkaz bierzesz. Wszystko pozbieramy. Jednak nie, jeszcze parę przedmiotów. No co? O. Granuleczka. Tutaj chyba byłem. Ale wolę się upewnić, że wszystko mam zebrane. Tak, zebrałem. No ale wolałem się upewnić. Ale ty kurde. Kanciarzu, udajesz? Okej, okay, tutaj mamy posążek. Odpoczniemy sobie przed walką z bossem.
ponownie na tej samej arenie będziemy walczyć, jednak tym razem z innym przeciwnikiem. Okaże się, kto nam zasadził miecz w plecy, gdy byliśmy tu ostatni raz. No to i on. Sowa. Mamy tutaj drugą walkę z sową. Różni się ona jednak od tej, którą w poprzednim odcinku widzieliście. Jest no trudniejsza, ale i dająca więcej satysfakcji. Jest to ulubiona walka Sebola. Pozdrawiam, Sebol. No, dobra. Zobaczymy, czy mi się uda. No, pogadamy? Czy coś? Nie? Aha. Skrywasz niedostępnego. Dobra, jedziemy. Większość jakby ataków jest tutaj wspólnych, więc nie będę tłumaczył już jakie, no jak ich unikać, jak sobie z nimi radzić. Skupię się w pełni na walce. A, no właśnie, jednak jest kilka nowych ataków. Kurwa. Dobra, dobry początek. Właśnie, skupię się na walce. Muszę przejąć inicjatywę, nie mogę mu pozwolić, żeby to on na mnie nacierał. Dawno z nim tu nie walczyłem. Który po przewrocie robi takie cięcie z nadpleców. Kurwa, znowu głowy. I po odbiciu się nie używa shurikenów. Jeżeli za wcześnie spróbuję uniknąć tego uderzenia z nadgłowy, to zamiast tego zrobi atak z obrotu. Kurde, znowu. Raz, dwa i na plecy. Lekko zregeneruj sobie pasek. Muszę się uleczyć. Używam Nikili. Teraz on popełnił ten błąd i użył pchnięcia. Dobra, drugi etap jest znacznie trudniejszy, zmienia się w sowę i zawsze będzie starał się wylecieć nam poza nasze pole widzenia, czyli uciec poza ekran, gdzie jego kamera nie sięga, i zaatakować nas w plecy. O kurwa, za wcześnie. Więc najlepiej jest po prostu poczekać, aż sowa wyleci nam poza kamerę i odskoczyć. Teraz trzeba podskoczyć nad tym i... A, dobra, byłem za daleko, żeby wykonać Mikiri, ale musimy najpierw przeskoczyć nad tą sową, a następnie obronić się przed jego pchnięciem, używając kontry Mikiri, bo bardzo często używa tego w drugiej kolejności. Okej, okay, uciekł nam. O ty!
Dziwne, że mnie nie trafił. Raz, dwa. Zapasy. Teraz nam uciekł, zmienił się w sowę i pokaże nam się za plecami. Ok. Raz, dwa. Za plecy. Dobra, może przestanę to powtarzać. A teraz może po prostu użyję, zamiast to atakować, to wykorzystam chwilę i użyję wzmocnienia. Jednak mi się udało. Wow, 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 wow. Fuck. Dobra, jeszcze nie wszystko stracone. Zniknął. Ta sowa tutaj lata specjalnie, żeby nas rozpraszać. No i w pięknym stylu zakończyliśmy, używając kontry Nikiri. Nie bez problemów, ale udało się. Jestem bardzo zadowolony z tej walki. No i super, udało się w jednym odcinku całą alternatywną posiadłość zaliczyć. Zdobywamy wspomnienie, pachnący kwiat, niezbędny do zakończenia. Odpoczniemy sobie jeszcze tylko przy posążku. No i w sumie to by było chyba na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że oglądaliście. Jeśli wam się podobało, łapy w górę. Jeśli nie, łapy w dół, ciśnijcie po mnie w komentarzach. By kanał się rozwijał, zapraszam do subskrybowania. Poza tym pozdrawiam wszystkich widowców i wypierdalam.